Tak, hejka siemka, witam wszystkich. Czas na gadżety wędkarskie, które złowiłem na magnesie neodymowym. Są to gadżety, które zebrałem w zeszłym roku, tak? Takie podsumowanie. Już miałem to zrobić dużo, dużo wcześniej, ale nic, no tchnęło mi, tak? Wczoraj byłem właśnie na takim spacerku nad jeziorem Poprocańskim. I pewno właśnie wkrótce wybiorę się właśnie w poszukiwaniu gadżetów wędkarskich. Także fajna sprawa. No i co? Omówimy sobie pokrótce oczywiście moje tutaj trofea, że tak powiem. Nie znam się zbyt dobrze też tutaj na tym nazewnictwie wędkarskim, no ale tak, tu mamy takie w sumie najlepsze gumki, tak jakie udało mi się zebrać. Także dość ciekawe. No ta ryba jest świetna. Oczywiście to wszystko można zobaczyć, jak mówiłem na moich filmikach z magnesu neodymowego nad jeziorem Poprocańskim w poszukiwaniu gadżetów wędkarskich. No ale właśnie takie mam tutaj, takie gumowe ryby, gumki. Także i przechodzimy dalej, oczywiście na obrotówki. Tak, to są obrotówki, to praktycznie dwie takie ładne, no to ma taką wygiętą tutaj kotwicę, ewidentnie się ona właśnie za coś, to był zaczep, aż wyprostowało. Ta druga też całkiem wygląda, oczywiście z przyponem. No i już tutaj takie troszeczkę wymagają wymiany tych kotwic, ale widać, że w całkiem dobrej kondycji to były obrotóweczki, a więc takie właśnie cztery obrotóweczki. Co do blach, no to tak, tu mam same takie blachy różne, mniej lub bardziej skorodowane. Ale zostawiłem sobie, bo to fajnie wygląda, no sporo waży. Tu zaś takie dwie blachy, które wydaje mi się, że wystarczyłoby zazbroić. Będzie wszystko ok. No i tutaj już trzy takie kompletne blachy. Ta to w sumie praktycznie nówka. To był jeden z moich najlepszych fantów generalnie na odcinkach. Nic, zero korozji. Ewidentnie komuś świeżo się zerwała. Taka blacha, no tutaj widać, że ta kotwica do wymiany, ale ciekawa. No i taka tutaj starsza, w miarę fajna kotwica. Także trzy takie eleganckie blachy. No i takie same tutaj blaszki, fajne znajdki. Tutaj oczywiście takie niekompletne obrotóweczki. Praktycznie wystarczy do nich tylko te kotwice dać lub coś tutaj pozazbrać. No są to rzeczy, które sobie zostawiłem. Takie fanty wędkarskie zawsze elegancko cieszą. No i na następne już pomału tutaj kończymy. Te koszyczki zanętowe. Tutaj cały taki z tą rurką. Tutaj sam taki koszyczek. No tych koszyczków było więcej, no sporo było takich po prostu pognicionych. Te takie dwa najlepsze zostawiłem, no to jeszcze jakieś haczyki, no i taki ten janczarek, tak zwany, tak? A jest to oczywiście dzwoneczek, który tam łowi się na grunt i taki sygnalizator brań. Dość tak mocno skorodowany, ale zostawiłem go sobie, bo tak. No i tak właśnie wygląda kolekcja moich właśnie tutaj zeszłorocznych fantów wędkarskich, które gdzieś na pewno sobie gdzieś tam schowam albo komuś przekażę, jakby ktoś był zainteresowany, to możecie napisać, macie jakąś ciekawą ofertę, może komuś to się przyda. Wkrótce otworzę nowy sezon, także będą za rok 2021 nowe gadżety. No i tak, no tak wspomniałem na początku filmu, chciałbym się wam właśnie pochwalić tymi moimi znajdkami wędkarskimi. Też ciekawe fanty na magnesie. Coś innego niż złom. Tak, coś innego niż śmieci. Tylko takie to gadżety wędkarskie. Też w ogóle ciekawa forma, bo po prostu połowu magnesem. Bardzo, bardzo relaksująca. Tak jak wspomniałem wcześniej, no u mnie w miejscowości jest jezioro. Sporo jest łowisk, sporo wędkarzy. Także szanse na takie odcinki, na takie znajdki są dość duże. Także i pewno i wkrótce, z tego co już widziałem, byłem na zwiadach tutaj na jeziorze, wkrótce się wybiorę. Stan wody może wysoki, no ale już mam tam upatrzone swoje miejsca. No i tak, no tak to wygląda. Standardowo, jak się podobało,
Zapraszam oczywiście do łapkowania w górę lub w dół. Zapraszam do pisania komentarzy, zapraszam do oglądania reklam, bo to naprawdę wspiera mój kanał. I ci, którzy nie subskrybują kanał Flaming Recycling, zapraszam tutaj oczywiście do subskrypcji. Gorąco zachęcam przez kliknięcie tego flaminga. I zapraszam na równie ciekawe odcinki tutaj i tutaj. No i co? Hejka, siemka, pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i do zajścia.